Siemaneczko, Aras, live in Poland, zapraszam na swój kanał, zostaw subika i łapeczkę w górę dla motywacji. Teraz tak, zaczynamy od tego mieszkanka. Wstępnie posprzątałem po naszej wylewce, przyniosłem po prostu stanowisko, tu posprzątałem, tu sobie dzisiaj polecimy z docineczkami, polecimy z garderobą, z wanną muszę się wstrzymać, ponieważ muszę jechać po rewizję. Muszę wyciąć i zamontować rewizję przy przyklejeniu płytek. Także tu mi w sumie zostanie tylko to przyklejenie. Tutaj wcineczki, nie? Tu będzie poszpachlowane i tu pozamykanie tych tematów. Także sądzę dzień, dwa i już chłopakom zostawię biały montaż. Dlatego dzisiaj się skupię na tej strefie, ponieważ jutro mają przyjechać meble, moi kochani. I tak to wygląda, także chciałbym zamknąć tą strefę, tam zrobimy miejsce po prostu na mebelki, poczekamy na winyle. Przyjechały te takie, jednak będą kliki tej samej grubości, także bez kleju. Zastosujemy wtedy podkład jedyneczkę, także 1 mm tutaj sobie rozłożymy pod te panele. No, będę musiał się milimetr podnieść. No i tak to wygląda, moi kochani. No i mamy tutaj dalszą kontynuację tego mieszkanka. No co moi kochani? No zobaczymy, jak tutaj ten, jak to będzie wyglądało efekt finalny. Że tak powiem, dowiedziałem się od właściciela, iż jest tu jakiś tam projekt, że tak powiem, konsultowany z jakąś tam pani projektant, także na koniec podamy dane pani, tak? Jako że zaprojektowała to mieszkanko, także będziecie mieli obraz jej prac i jakiś tam namiar wrzucimy do pani. Także na spokojnie, nikogo nie pomijamy. Sam sobie nie tylko robię reklamę, mogę komuś również zrobić, nic za to nie chcąc, tak? Dobra, także mówię, dowiedziałem się teraz, że nagle jest jakaś pani projektant, także przekazuję wam. Do tej pory myślałem, że jest to właściciel mieszkania, gdzie się pytałem o zgodę na nagrywanie, także wyraził zgodę. Zawsze informuję, że się nagrywam i po prostu tak to wygląda. No właśnie, dobra, także przystąpimy sobie do wymiany jednej płyteczki, moi kochani, ponieważ jakimś dziwnym sposobem tutaj taki narożniczek odpadł, nie wiem czemu, może przy dosuwaniu płyteczki, także sobie ją wymienimy. No, odstrzelił narożniczek, wyłapaliśmy to i co, no będę musiał wymienić, także przystąpię sobie teraz do wymienienia owejże płyteczki i polecę sobie tu. Później wyciągnę graciarnię z garderoby i położę sobie garderobę. No, także poczekam na chłopaków. Chłopaki są na innej robocie, żebyśmy po prostu tutaj sobie na głowę nie wchodzili, bo się zrobił, że tak powiem, mały jubel i ciasno, nie? Dobra, także tak to wygląda. Także zabieram się do roboty, moi kochani. Szybka aktualizacja, moi kochani, dla was wklejone, nie? Także ta wymieniona, troszkę mi coś nie pasowało, tą sobie podbiłem do góry, oczyściłem ten i wkleiłem ją na nowo. Tu już wycięłem, teraz sobie wkleję tą eleczkę, że tak powiem, tu wkleję tą prawie że całą i zobaczymy, co z tego wyniknie, ponieważ tutaj mi zostały trzy całe płytki i teraz sobie jadę tą docineczkę pod drzwi, moi kochani, i tak to wygląda. I się będziemy po prostu za chwilę z tamty, co inwestor dowiózł, właściciel mieszkania, to sobie wkleimy w strefę tam, gdzie ma iść pralka. Na razie strefę, że tak powiem, pod szafkami zostawiam i sobie zrobię porządek, moi kochani, na garderobie. Przerzucę to, zrobię sobie miejsce, nie wiem, w moim pokoju tymczasowo.
i po prostu sobie położę tam. Chłopaki mają do mnie za chwilę dotrzeć, mają po drodze wziąć mi rewizję. Mam nadzieję, że nie zapomną. No i dojadą do mnie, także zobaczymy co tu podziałamy. Pewnie przyjedzie Rychu, zwany Małolatem, także przeszlifuję tutaj. No i co? No i przygotujemy pod miejsce, że tak powiem, na jutrzejsze meble. Mają być z rana. Właściciel już dzwonił, czy będę jutro z rana, bo dzwonili z informacją, że z meblami od samego rana podobno mam być ktoś na mieszkaniu, bo mają niby od samego rana przyjechać. Także wkleję sobie tu i jeszcze w tym progu. Chciałbym po prostu zamknąć płytki, ponieważ chciałbym, że tak powiem, zacząć wstawiać ościeża. Ponieważ będą do obróbki, także przed pliśnięciem kolejny raz chciałbym już, żeby ościeża były zainstalowane, zamocowane i obrobione. I tak to, moi kochani, wygląda z tej perspektywy. Jestem dzisiaj sam, że tak powiem, chłopaki tam działają. Dużo myśli mi się nagromadza dzisiaj na głowie. Wczoraj też nie nagrywałem. Czekam na rozwój sytuacji z tą jedną inwestycją. Nie wiem, jak to, że tak powiem, się zakończy. Opowiem wam to w ciągu 2 tygodni. Zobaczymy, jak to się rozegra, tak? Czy dojdę tam do porozumienia, czy o co tu chodzi. Bo opowiem wam całą sytuację. No i tak to, kochani, wygląda. Na razie sobie działamy tutaj. Że tak powiem, karuzela kręci się dalej. Nie ma co się ten załamywać, ani, że tak powiem, przystopowywać. Lecimy dalej z tymi tematami. No, także dobra. Działamy sobie, działamy, moi kochani, działamy! Taka szybciutka aktualizacja. Podocinałem, za chwilę tam dotnę i tam wkleję, nie? Ten kawałek mam tam sobie coś z tych odcineczków. Tam jeszcze mam, znaczy się próg jeszcze muszę wkleić, także jak będę docinał ten mały, od razu dotnę próg i sobie wkleję. A przystąpię sobie do tych troszkę innych, w innym odcieniu. One są teraz ciemniejsze, bo te są już okurzone. Zobaczycie efekt później, nie? Także tutaj sobie już zacząłem przeniesienie, także i tak sobie działamy, działamy, działamy. No co, wiwarko padło, coś tam problem z elektryką, chłopaki dzwonili, nie mogą odpalić. Co, z warsztatów nam chłopak podjechał, a coś tam z wiązką jest nie tak. Sygnał nie dochodzi czy coś, znów musimy się na wektrę przesiąść, na takie życie, zobaczymy co tam się dzieje, przyszły mrozy i coś wyszło, no zobaczymy, coś niby na przewodach. Wszystko mechanicznie jest sprawne, tylko że gdzieś tam prąd nie dochodzi na przewodzie i po prostu nie daje sygnału gdzieś tam i nie można odpalić, kręcić, kręci, ale coś nie chce, kurna, cyknąć, że tak powiem. Zobaczymy. Także chłopaki z warsztatu już go, że tak powiem, scholowują i będą tam patrzyli, co tam się dzieje z nim, nie? Także widzicie, no, doprowadzenie auta jednak do pełni sprawności. Widzicie, mechanicznie się go zrobi, to tamto, to za chwilę wyjdzie jakaś sprawa elektryczna w samochodzie, no i widzicie. No ale nic, trochę pojeździł, dobra, daliśmy radę, także zobaczymy, wierzę w warsztat, że znów dokonają cuda i go uruchomią. Dobra, taka aktualizacja dla was, także czekam na chłopaków, tam się poprzerzucają, mają dotrzeć teraz wektrą do mnie i wziąć narzędzia, także musimy się poprzerzucać. I tak to, moi kochani, wygląda. Dzień pełen atrakcji, ja sobie tutaj kładę płytki, a tylko odbieram telefony, że są problemy. I jeszcze na dodatek mamy dzisiaj do odbiór kabiny prysznicowej, drzwi i ościeży regulowanych na jedno mieszkanie i teraz zostaliśmy z wektrą. Super. Także zobaczymy, jak to się rozegra, nie? Dobra, także jeszcze zobaczymy, może z Markiem się kopsnę, a Małolat tutaj poszlifuje tą ścianę jedną, drugą
i w miarę ogarnię tutaj jeszcze na przyjazd jutro mebli. No i tak to widzicie, cały czas zmiana organizacji, mimo że mam plan ułożony na cały dzień, zawsze coś się wydarzy, moi kochani, zawsze. Rzadko kiedy, powiem wam szczerze, na temat prac wykonywanych, no to tak, to akurat w większości założonego planu wykonuję dziennie, ale zazwyczaj są, widzicie, takie przeszkody, które teraz stracę godzinę, bo zanim się poogarniają chłopaki z tymi samochodami, no to godzinka w plecy, no i tak to wygląda, no i znów gdzieś tam będzie trzeba nadrobić ten czas. No i widzicie, no a później się dziwić, że ja kurwa robię w niedzielę, no bo gdzieś tam właśnie takie rzeczy muszę podganiać, nie? No i niestety, tak to wygląda. Prowadzę działalność gospodarczą. No co, lubię emocje, dreszczyk emocji i trochę jestem pierdolnięty. O. I tyle, także na razie. Aktualizacja, niemiecka kawka. No co, z chłopakami dojechali, częściowo tyle zrobiłem, te wcineczki, przyjechali i tak musimy jechać do sklepu po dostarczenie towaru, tam jeszcze tam poodbierać kabiny i tam inne rzeczy, także mało lata zawozimy na Fordon z Markiem i będziemy musieli się przerzucać do Castoramy z narzędziami, z Vivaro i inne tam badziewia, także troszkę nas teraz zostanie jeżdżenie, stanie w korkach i inne tam rzeczy takie, także coś tam wam jeszcze dogram za chwilę z naszej podróży i może jakąś beczkę pokręcimy i tak sobie pogadamy z chłopakami, co tam ciekawego na rejonach. Szybka aktualizacja, przemieszczamy się z Markiem po ulicach mego miasta. No także jedziemy po odbiór zamówienia. Nie ta Castorama, pomyłka w ulicy była, nie Śubińska, tylko Szajnochy. Nie te auto. Także ta, nie te auto, zmiana auta, to tamto. Także jedziemy, ładny widoczek, Bydgoszcz na święta promienieje. Jak widzicie, tutaj opera. Mydlana. Tak sobie zwiedzamy, kochani. Już świątecznie, już świątecznie. Koreczki, koreczki. Dobra. Wszędzie się stoi. No i widzicie, znów kolejny dzień. Rozbebłany. Ja, jak to Marek mówi, rozbebłany. Miało być dobrze. Awaria samochodu. No co, na tych kablach coś tam kurczę niby nie styka. Coś tam sprawdzali na szybko, że prąd nie dochodzi. Nie wiem, co się stało, może jakieś kuny obżarły kable. O, na szybkiego. Ładnie mostowa. Tak to, moi kochani, wygląda. I tak sobie szpigamy z Mareczkiem. Odbierzemy to, przerzucimy na mieszkanie. No i co, chyba skończymy dzisiaj ten dzień. Ja chyba wrzucę jeszcze towar, chyba jeszcze tam wrzucimy na jedno miejsce, na jedną inwestycję jeszcze, zobaczymy jak to się w czasie rozegra, bo na razie to słabo to widzę, słabo to widzę, same koreczki. Także moi kochani, mam nadzieję, że szybko ogarniemy te tematy. Lecimy. Miało być piękne zakończenie dnia, rozładunek, te sprawy. Czekamy, no co, zapomniało się papierków. Nie, no tak, czekamy, czekamy cały czas. Mareczek sobie pali na spokojnie. No co, przerzucimy to, pojedziemy pod Vivarko, przerzucimy jeszcze na ten, na samochód, narzędzia Marka, graty, że tak powiem. I tak, chyba zakończymy ten dzień, także wrócę do domku, coś tam wam, kochani, zgram. Widzicie, prawie dzisiaj nic nie zrobione, a cały dzień minął, aż nas wieczór zastał. Jeszcze teraz załatwiamy transporty, wiecie o co chodzi.
na wieczór z dobrego serduszka, żeby inwestorzy nie płacili kupę hajsów, że tak powiem, marketom, bo sobie markety lubią sobie policzyć za, nie wiem, przywóz mebli albo czegokolwiek po 500 zł z wniesieniem. No tak to już jest, no widzicie. A tak co? A tak już mamy. A tak flacha, nie? I się wniesie. No, także za chwilę coś tam wam dogramy. Zaktualizujemy, co tam się będzie wyrabiać dzisiaj u nas. Co? No i będziemy za niedługo kończyć, no, moi kochani. Także zaraz odbierzemy towar, bo już widzę, papiery dojechały. Także odbieramy. Także moi kochani, jesteśmy po rozładunku. Dojechaliśmy do Fordonu. Przerzuciliśmy się z Vivaro na tył z powrotem kombiaka. Cóż, takie życie, chłopaki. Zobaczą, co tam się stało z tą elektryką, że tam do kambusu czy do czegoś tam nie dochodzi prąd, tam do czegoś tam, także nie jestem mechanikiem, a obracam się w budowlance z Markiem. O, teraz się czochra na kombiaku, to co się przewinął, czochrało na kurno tym, na Vivaro. Także widzicie, jest godzina 19:00, wracamy dopiero na chałupkę. Wypompowani. Dzisiejszy dzień masakra, nie? Jeszcze te odbiory paczek, to tamto w Castoramie, odbiory zamówień, naprawdę kosmos. Troszkę zmęczeni tym czekaniem, tym wszystkim. No, powiem wam, że chyba wolelibyśmy na ścianie chyba spędzić, nie wiem, ileś tam metrów poszpachlować, niż stać w tych Castoramach Leroy albo w hurtowniach, naprawdę. To jest tak męczące w siedzeniu w tych samochodach, poczekalniach, że... No, ale nic. Tą puentą, niestety, moi kochani, też będziecie musieli chwilę poczekać. Co poniedziałek zabrał. Jest 19:00. Wrzucę na wieczór, nie? No zobaczymy, jak to wszystko się rozstrzygnie w tym tygodniu. Te zlecenia, te zakończenia inwestycji jednej, drugiej. Przejścia na następne, dopięcia tego wszystkiego. Rozumiecie, o co chodzi. Także zobaczymy dalsze starania i wypociny nasze życiowe. Nasze wypociny życiowe. Dajemy z siebie wszystko, co możemy. Dobra. Także do jutra. Lecę do jutra, tak jak Marek mówi, lecę wrzucić to na kompiaka i na YouTube'a dla was, żeby dzisiaj jeszcze wjechało do sieci. Do usłyszenia, do jutra.